Proszę Państwa, działo się to w Zielonej Górze. Był radosny wieczór po zwycięstwie żużlowej drużyny falubazu, i nagle stała się tragedia. O drugiej w nocy policyjny radiowóz zabił kibica na ulicy. Pewna dziewczyna relacjonuje to wydarzenie, która widziała to, to całe zdarzenie, tak. Policyjny tajniacki samochód jechał główną ulicą, którędy wracali kibice. Co najmniej stówkę miał na liczniku. Opowiada inny świadek, że policjanci pędzili radiowozem, a po wypadku nie udzielili rannemu pomocy, także leżał przez godzinę i wykrywawił się na śmierć. Policja teraz twierdzi co innego. Opinia prokuratury też jest sprzeczna z relacjami świadków. A Donald Tusk opowiada, że to był typowy wypadek. Typowy, czyli po prostu banalny. Nie ma czym się przejmować. Zdaje się mówić o śmierci młodego człowieka, premier naszego państwa. Tak samo mówiono po desperackim czynie Andrzeja Rzet przed Urzędem Rady Ministrów, że to nic ważnego, podpalił się, bo miał problemy. Również w ten sposób komentowano zabójstwo Marka Rosiaka w Łodzi. Że na świecie takie rzeczy się zdarzają. No cóż, no typowy przypadek, banalna sprawa. Straszną rzeczą jest bezsensowna śmierć człowieka. Straszne jest również to, że ja odruchowo wierzę publikowanym w internecie prywatnym wypowiedziom, a w żaden sposób nie mogę się zmusić, by uwierzyć w opowieści prokuratury, policji i premiera. A chciałbym. Poważnie mówię, chciałbym, bo ja jestem państwowcem, ja chcę szanować swoje państwo, marzę o tym, by żyć w przyzwoitym państwie prawa, w którym można ufać policjantom, prokuratorom, politykom. No i niestety, przy obecnej władzy nie jestem w stanie wykrzesać z siebie cienia nadziei, że to jest możliwe. Cztery lata rozczarowań mogą zachwiać nawet takim państwowcem jak ja. Za dużo było kłamstw. W sprawach wielkich, małych, żeby tym razem można zaufać. Zwłaszcza, że premier od dłuższego już czasu prowadzi ambicjonalną wojnę z kibicami, dotknięty do żywego ich nieprzyjemnymi okrzykami. Kiedy jest bandyterka, nie ustąpię, powiedział. No, i włączone do akcji usługowe media, sprzedajni dziennikarze, odsądzają tzw. kiboli od czci i wiary, podrzucając kolejne przykłady bandyterki. Policja dostała specjalne instrukcje, które każą bezwzględnie traktować to towarzystwo. Rządowa kampania nienawiści od wielu miesięcy toczy się w najlepsze. A ja wierzę, że było tak, jak opowiadają kibice, a nie jak mówią media. Było wesoło i bez awantur. Kilkanaście tysięcy ludzi świętowało sukces swojej drużyny. Ten chłopak szedł ze swoją dziewczyną, zachowywał się spokojnie. Pędzący z dużą prędkością, ze zbyt dużą prędkością samochód, potrącił go lusterkiem. No i są pytania, po co Fiat Ducato wjeżdżał w wesoły tłum? Czyżby dlatego, żeby sprowokować jakieś zajścia? Czy to o to chodziło? Bo tego się można domyślać tylko. Dlaczego 23-letni Krzysztof musiał zginąć? Czy dlatego, że był kibicem? Czy ktoś zechce odpowiedzieć na te pytania? Bo na to wygląda. Zginął, bo był kibicem. To jest straszne, proszę Państwa.